Wyjątkowe okoliczności, wyjątkowa bohaterka ze mną, Dorota Szalongowska. Cześć, dzień dobry. Mój drogi wyjątkowi, to są bohaterowie mojego programu. I ja o tym porozmawiamy. Remonty, naprawdę. No dobrze, i właśnie musi paść tytuł, Totalne remonty szalongowskie. Tak. Więc moje pierwsze pytanie, czy ty w to weszłaś totalnie, czy miałaś jakieś wątpliwości? O nie, ja nie mam nigdy wątpliwości, jeżeli chodzi o remont. Więc jakby ktoś mi proponuje remont, to ja natychmiast robię, po prostu, wiesz, pakuję pudła. Natomiast tytuł jest trochę przewrotny, bo ani nie o totalne remonty, ani o szalongowską chodzi w tym programie, tylko chodzi o rzeczywiście fantastycznych ludzi. Z całej Polski napływają do nas zgłoszenia, ludzie zgłaszają swoich przyjaciół, swoją rodzinę, wyjątkowych bohaterów, którzy spędzili swoje życie na tym, żeby pomagać innym, totalnie zapominając o sobie, właśnie, totalnie. Nic nie oczekując w zamian. Każdy remont jest wielką niespodzianką. Przysięgam na moje dzieci, że nasi bohaterowie nie wiedzą nic o tym do momentu, kiedy ja przychodzę i mówię cześć. Robimy remont i właściwie pół godziny później jesteśmy już w mieszkaniu takiego delikwenta, który ma chwilę, żeby spakować swoje potrzebne rzeczy, wyprowadza się i dalej zaczyna się dziać. Jestem przekonany, że dla bohaterów to są ogromne emocje. Ale nie tylko dla nich. Nadal się denerwuje finałami, ale teraz denerwuje się jeszcze niespodzianką, bo masz jedną szansę. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. To są naprawdę tak przedziwne historie. Czasami Piotrek Kuźniak, reżyser, przechodzi samego siebie, udaje już każdego. Po pierwszym sezonie już to nie będzie możliwe, bo cała ekipa jest zaangażowana. Tak, już wszyscy będą nas rozpoznawać po prostu, już nie tylko mnie. Na początku zapytałem cię, czy miałeś jakieś wątpliwości wchodząc w ten projekt. Nie bez przyczyny, bo ja sobie pomyślałem, że jednak totalne remonty szalongowskiej, przynajmniej mi, przypominają trochę nasz nowy dom, który jest konkurencyjnej stacji. Masz też takie poczucie? Nasz nowy dom jest fantastycznym programem i uważam, że ekipa naszego nowego domu robi genialną robotę. Natomiast takich programów, które opowiadają o metamorfozach, jest nigdy dość. Kasia Dowbor jeździ po całej Polsce, pomaga ludziom dotkniętych różnymi wydarzeniami w życiu. To są ludzie biedni, to są ludzie, którzy bardzo wiele przeżyli, to są ludzie, dla których program jest ostatnią deską ratunku. Więc wiesz co, każdy program, w którym jest remont, w którym jest metamorfoza, w którym jest efekt przed i po, jest tak naprawdę taki sam. I o to samo chodzi na samym końcu, żeby... Chodzi o to, żeby kogoś uszczęśliwić, żeby zmienić jego życie, więc tak jak naprawdę bardzo jestem szczęśliwa, że jest i program Nasz Nowy Dom, i totalne remonty, i mnóstwo innych programów, które można oglądać w przeróżnych telewizjach. Tobie się, Doroto, zdarza podglądać wspomnianą konkurencję po to, by się jakoś zainspirować? Nie do końca, bo w Naszym Nowym Domu zupełnie nie chodzi o wygląd tych wnętrz. Tam rzeczywiście jest sytuacja taka, żeby na przykład w ogóle ludzie mieli, nie wiem, ciepłą wodę w domu, żeby zrobić im łazienkę. Tam są bohaterowie, z którymi ja nie mam styczności u siebie w programach. Nasz Nowy Dom bardziej oglądam dla emocji, bo to są piękne emocje. Natomiast tamten design, czy wystrój wnętrz, czy jakiekolwiek patenty są tak naprawdę na dużo, dużo dalszym miejscu, jeżeli w ogóle są.